No dobrze, tak brzmi wiosło za ponad 20 tysięcy złotych. Niedawno odezwał się do mnie kolega z pytaniem, czy pomógłbym mu wybrać swoją pierwszą gitarę, akustyczną w tym przypadku. A ja, jako że pierwszą gitarę wybrałem ponad 20 lat temu, to już troszeczkę zapomniałem tak naprawdę, co jest ważne przy wyborze właśnie pierwszego wiosła. No i pomyślałem, czemu nie zrobić o tym odcinka. Kolega, z którym się idę spotkać, nazywa się Łukasz, a znamy się z Łukaszem, nie do wiary, od lat 29. W dzisiejszym odcinku pomoże nam Kacper Winiarek, bardzo dobry gitarzysta, którego z pewnością część z was kojarzy. Witam serdecznie. Mieszkańcy Warszawy, myślę, że wiedzą, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w sklepie Rock and Roll. Wybierzemy dla Łukasza gitarę akustyczną. Sprawdzimy podstawowe rzeczy, najważniejsze rzeczy, które są ważne przy wyborze takiej gitary. Ładne. Ja też jestem tego samego zdania. Podoba, i to szczególnie przy wyborze pierwszej gitary, jak na przykład mamy takiego młodego dżentelmena, który bardzo by chciał tą taką czarną, jakąś tam nie wiem, z Czechami czy coś gitarę, jednak na przykład rodzice mówią, że nie, może tą taką delikatniejszą. Ale cały patent polega na tym, że jeśli młody człowiek będzie jakby wizualnie pokocha tą gitarę, no to częściej będzie po nią sięgał. No. Słuchajcie, znajdujemy się w miejscu, gdzie są gitary na przykład po 400 zł, po 700 zł, ale są też gitary po 11 883 zł. Aż strach wziąć do ręki, szczerze mówiąc. Trzeba mierzyć siły na zamiary, bo jakby nie każdemu jest potrzebny instrument za dychę czy za dwie dychy. Tak, w gitarach elektrycznych można dużo oszukać z wzmacniaczem, efektami, ustawieniem, korekcji. W sensie więcej da się stanie gitary elektrycznej wyciągnąć niż stanie gitary akustycznej na mikrofonie, bo tutaj to jest jednak instrument akustyczny. Jest mało tak naprawdę w sygnale rzeczy, które można zmienić, więc jeżeli gitara nie brzmi dobrze z łapy już, to na mikrofonie będzie tylko gorzej. Wysokość strun dla początkującego, wysokość strun od przy progach, bo czym niżej podobno jest łatwiej. Że no łatwiej, niżej łatwiej, jest zdecydowanie łatwiej. Jest będzie łatwiej, natomiast to zależy też od całego jakby setupu gitary, nie? Wyżej będą instrumenty z trochę wyższej półki, na przykład Taylory czy Gibsony, które pozostawiają właśnie tą możliwość, żeby sobie to siodełko spiłować, ale też niekoniecznie, bo jeśli na przykład Taylor ma założone trzynastki, no to musi być trochę wyżej, tutaj jakby nie ma siły. Nie? Co to za gitary w ogóle są dla ciebie tutaj przygotowane? Przygotowaliśmy dwa lagi, czyli jest to seria 270, D oznacza kształt Dreadnought. Dreadnought to jest jeden taki z bardziej typowych, typowych kształtów takich klasycznych. Jest też właśnie w tych gitarach na przykład laga. Jest i Dreadnought, i Auditorium. Więc Auditorium jest na przykład na początek też wygodne dla kobiet. Niektórzy myślą, że im większe pudło, tym jest gitara głośniejsza, a to wcale nie jest po prostu inny charakter brzmienia. Ja widzę, że w ogóle nazewnictwo gitar akustycznych jest bardzo user-friendly. W ogóle jak w jakimś, kurczę, na jakiejś budowlance. To podaj mi ósemeczkę i posyp dwunastką, nie? D270, D, czyli Dreadnought. C, czyli cutaway, czyli to wcięcie, które tutaj mamy, a E oznacza po prostu wersję z elektroniką, nie? Wejście mamy tutaj, zaraz przy pasku, tutaj też mamy miejsce na baterię 9-woltową, zamykamy, natomiast tutaj mamy całą tajemnicę, czyli preamp. Preamp Fishmana akurat w tych modelach. I to jest equalizer, tak? Tutaj mamy equalizer, mamy też tuner. Jak wybierałem sobie 3 lata temu Gibsona, miałem też dwie sztuki, Gibsona SG, teoretycznie ten sam rocznik, z tej samej fabryki, nawet chyba z tego samego miesiąca. Nawet kolor lakieru się różnił, brzmienie totalnie się różniło, także fajne jest to, że te gitary naprawdę się różnią od siebie brzmieniem i każda brzmi troszeczkę inaczej. No a tutaj mamy w tym przypadku od razu wizualną różnicę. Zobaczcie, jaki kolor ma ten head, a jaki kolor ma ten head. Poniżej tysiaka to raczej gitary mają kłopoty ze strojeniem na progach? Raczej tak. Okay. Nigdy nie będzie to idealnie, nie? Jakąkolwiek gitarę kupując w sklepie,
jako że jest po prostu nowa, warto dołożyć sobie stówkę na taką wizytę u lutnika, żeby po prostu zrobić tam delikatne korekty. Przypomniała mi się taka anegdota a propos instrumentów akustycznych, mianowicie bębnów. I pamiętam, że bębniarz Silverchair mówił, że miał taki tani zestaw bębnów przy nagrywaniu pierwszej płyty, czyli jak był totalnym dzieciakiem. I potem ten zestaw poszedł do, tak naprawdę do jakiegoś magazynu na 20 czy 25 lat. Po 25 latach okazało się, że po prostu to drewno, coś się z nim takiego zadziało, że ten zestaw, pomimo tego, że był tanim zestawem, zaczął brzmieć bardzo dobrze. Wybieracie swoją pierwszą bitę. Najważniejszy jest ten taki, to co Kasper powiedział, że jakby ten taki feel, nie? Że bierzesz gitarę i czujesz, że dobrze... To jest pierwsze wrażenie. No, dokładnie. Żeby stroiła, żeby była wygodna. Dwa, czyli stroiła na progę. No. Czyli jak zaczniesz sobie grać gdzieś w wyższych pozycjach, to ona nadal będzie stroiła, nie? No. Bo czasami, wiesz, masz coś takiego, że... Że stroi do piątego progu, tak. A później koniec, tak? Też w tych gitarach tańszych, bo tutaj mamy jakby litą płytę, tak? Mhm. Reszta to jest miks różnych materiałów. A niektórzy mówią, że to, a kurde, że to słabo, nie? Mhm. Natomiast te gitary są bardzo stabilne. Mhm. W tej gitarze nagle ci się po zimie nie wygnie gryf. Tak naprawdę takim technicznym, ale jednym z ważniejszych aspektów, jeżeli chodzi o wybieranie gitary jakiejkolwiek, czy to jest akustyczna, czy elektryczna, jest to, żeby gitara w miarę przyzwoicie stroiła na progach. Możecie sobie to sprawdzić w ten sposób, że przede wszystkim nastroicie sobie swoją gitarę i sprawdzacie na każdym progu, czy dźwięk również wskazuje idealnie, że nie ma jakichś super dużych odchyłów. Praktycznie nie ma gitar, które stroją idealnie, tak jakby jak komputer na każdym progu, ale generalnie te odchyły nie powinny być za duże. I też od razu sobie sprawdzając gitarę na progach, sprawdźcie sobie, czy w wysokich pozycjach gitara nie zaczyna brzęczeć, bo to jest też częsty problem z tańszymi lub źle ustawionymi gitarami, że po prostu na wysokich pozycjach, jak gracie na przykład 13-14 próg, to wam gdzieś ta struna zaczyna szeleścić, zaczyna się obijać o wyższe progi, szeleścić, brzęczeć. Pomóżmy Łukaszowi podjąć decyzję, sprawdźmy te gitary, czy one się w ogóle różnią soundem. Kurde, wydaje mi się, że ta brzmi lepiej trochę. Tak. Pomimo tego, że proces produkcji jest identyczny, no to jednak jest tutaj pewna nieprzewidywalna rzecz, mianowicie drewno. Co to jest za piosenka? Alice in Chains, dobra. Najlepszy unplugged, kurde, w historii, Alice in Chains. To sądzi inaczej. Jeżeli nigdy nie mieliście gitary akustycznej, to na pewno po brzmieniu będzie wam bardzo ciężko wybrać gitarę, ocenić, czy ta gitara brzmi na tyle, na ile jest wyceniana, czy nie. Bo tak naprawdę jak weźmiemy tutaj na przykład gitarę za 12 tysięcy i tą gitarę za 1800 zł, to nie jest tak, że po prostu jest total przepaść, jakość 320 versus 4K. To są to subtelne różnice, które najczęściej wychodzą już przy nagraniach pod mikrofonem, a jeżeli chodzi o granie live, to tak naprawdę takiego wiosła za 12 koła na koncerty raczej bym nie polecał. Szkoda po prostu. Takie trzymamy też pod kluczem, nie? Holy Grail. Jeśli chodzi o gibsonowskie akustyki. 27 tysięcy złotych. Pomyłka, jednak 21 tysięcy, także wpadajcie, bierzcie. Tak brzmi wiosło za ponad 20 tysięcy złotych, nagrywane na mikrofon na kamerowy za 1000 złotych. Nie ma takiej przypaści, nie? Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że wam jakoś pomogłem i ułatwiłem wam wybór waszej pierwszej gitary. Bardzo dziękuję Kacprowi, bardzo dziękuję sklepowi Rock'n'Roll, bardzo dziękuję Łukaszowi i mam nadzieję, że ten odcinek wam się do czegoś przyda. Z mojej strony to była czysta przyjemność, jak zwykle zresztą. Widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, pa!
Jeżeli nie interesują Was Gibsony, to może zainteresują Was takie śmieszne, malutkie ukulele za stówkę.